Dzisiejsze motowiadomości rozpoczynamy w bardzo smutnych nastrojach. W sobotę, 10 stycznia, zmarł w Zakopanem Bogdan Hering. Urodzony w 1952 roku w Bytomiu, Harnaś, jak nazywali go przyjaciele, większość swojego życia spędził w Zakopanem. Był mistrzem Polski, członkiem kadry olimpijskiej w narciarstwie alpejskim. Od 1985 roku związał się ze sportem samochodowym. W 1994 roku w barwach automobil klubu Rzemieślnik odniósł największy sukces. Wywalczył drugą lokatę w klasyfikacji końcowej rajdowych mistrzostw Polski. Po zakończeniu kariery sportowej w 1996 roku swoje doświadczenie przeniósł do pracy zawodowej, będąc przedstawicielem jednej z firm samochodowych. Jeździł na nartach, rowerze górskim, grał w tenisa. Niespodziewanie nie wytrzymało serce. Odszedł od nas wspaniały człowiek i sportowiec.